Ten film zawiera ogólne uwagi i praktyczne wskazówki dla osób, które chciałyby na rowerach zwiedzić Portugalię, a w szczególności zrobić taką samą trasę, jaką my pokonaliśmy, czyli przejechać pomiędzy Lizboną a Porto. Pierwsze wyzwanie to dostanie się do Portugalii z rowerami. Można oczywiście rowery wypożyczyć na miejscu, ale my zdecydowaliśmy się zabrać ze sobą nasze. Dla osób, które tego nie robiły, informacja. Jest to trochę łatwiejsze niż się na początku wydaje. My po prostu kupiliśmy bilety na tanią linię lotniczą z dokupionym dodatkowym bagażem do 32 kg. Istnieje też w niektórych liniach lotniczych możliwość wykupienia bagażu sportowego. Mniej więcej na to samo wychodzi. Daje to możliwość przewiezienia rowerów w pudle plus dodatkowo bagażu podręcznego w formie dwóch plecaków albo dwóch paków. W te pudła spakowaliśmy każdy po swoim rowerze, a dodatkowo jeszcze wrzuciliśmy jednego paka, namioty oraz co cięższe drobiazgi. Akurat wychodzi około 32 kg. Drugiego paka z założenia braliśmy ze sobą do samolotu jako bagaż podręczny. Odprawę robimy normalnie, pan waży pudła z rowerami, natomiast nie jadą te rowery na taśmę, tylko trzeba z nimi pójść do miejsca, gdzie się nadaje bagaż nadwymiarowy. Odbieramy na miejscu również z oversize. Na lotnisku w Porto jest nawet specjalne miejsce na montaż rowerów. Oczywiście jest tam stojak z narzędziami, no i święty spokój. Z tym, że jest to najciemniejszy kąt lotniska, więc musieliśmy dodatkowo wspomagać się czołówkami. Po zmontowaniu rowerów oczywiście obowiązkowa rundka po lotnisku. Większym problemem jest powrót. Z kartonami w Lizbonie krucho, bo ludzi, którzy kończą tutaj swoją podróż, jest dużo. Jeżeli są już dostępne w sklepie rowerowym, to kosztują około 10 euro za sztukę. Drugim rozwiązaniem jest centrum chińskie w Lizbonie. Tam można dostać kartony za darmo. Problem tylko taki, że jest to kawałek drogi od lotniska. Jakieś 12 km trzeba z pakami i pudłami przepedałować. Trzecie rozwiązanie, z którego my skorzystaliśmy, to pomoc fajnego sklepu rowerowego, który znajduje się bardzo blisko drugiego terminalu lotniska. W odpowiedzi na zapotrzebowanie, oni po prostu dodali taką usługę jak pakowanie rowerów wraz z dowozem na lotnisko. Kosztuje to 35 euro od osoby w wersji po pańsku, czyli jeżeli zostawiamy rower, to niczego się nie dotykamy, tylko jedziemy na miasto. My rozbieraliśmy nasze rowery wraz z pracownikiem tego serwisu, więc poszło to niezwykle sprawnie i właściciel sklepu sam z siebie obniżył cenę do 25 euro od roweru. Dzięki temu zero stresów, w serwisie są wszystkie narzędzia, materiały do pakowania i zapewniony mamy transport na lotnisko. W Portugalii ogólnie jest bardzo mało rowerzystów. Turyści jeżdżą oczywiście, ale lokali się nie bardzo. Po drodze mijaliśmy miasteczko, w którym jest podobno najwięcej rowerów na 1000 mieszkańców i zupełnie tego nie odczuliśmy. Częściowo jest to zrozumiałe, bo drogi w Portugalii nie są w lewo czy w prawo, tylko w górę lub w dół. I to pod wściekłymi kątami. Więc jazda jest dość ciężka. Zwykle jest tak, że dzielnie trzeba się drapać 50 metrów w górę na podjeździe, który ma często kilkanaście stopni. Nie żartuję, kilkanaście stopni. Dojeżdżamy na szczyt i nie można sobie spokojnie zjechać na luzie, tylko trzeba się zsuwać na pełnych hamulcach, bo zjazd jest tak samo stromy, a na końcu jest ostry zakręt. W samej Lizbonie jest stosunkowo sporo rowerzystów, tylko że w 90% to są dostawcy różnego rodzaju kurierzy, którzy pomykają na elektrykach, takich pedelcach, co to nie trzeba nawet pedałować. W zasadzie są to motory elektryczne. Rowerzyści są więc w większości czarnoskórzy, gdzieś się tam spieszący, nie licząc co jakiś czas przewijających się turystów. Drugim problemem, z jakim możemy się w Portugalii zetknąć, to bardzo silne wiatry. Szczególnie w takim okresie jak my byliśmy, czyli po sezonie. Wybierając kierunek jazdy, warto spojrzeć na długoterminowe prognozy pogody, dokładnie pod kątem wiatru. My byliśmy związani lotami, więc nie mieliśmy wyboru. Jedyny dla nas dostępny kierunek to było Porto, Lizbona. No i przez kilka dni mieliśmy wiatr dochodzący nawet do 45 km na godzinę w twarz. Porto praktycznie nie ma żadnych ścieżek rowerowych, co jest zresztą zrozumiałe, bo uliczki są bardzo wąskie, przewyższenia są potworne, więc w zasadzie tylko turyści jeżdżą czasami na rowerach i to głównie na elektrykach. My byliśmy wyjątkiem, przedzierając się z naszymi pakami w górę i w dół. W Lizbonie z drugiej strony jest trochę ścieżek rowerowych, oczywiście nie w ścisłym centrum, ale jest ścieżka wzdłuż rzeki Tag oraz jest kilka fajnych ścieżek przez całe miasto, między innymi pomiędzy centrum a nową dzielnicą Moscavide.
Trasa idzie przez kilka fajnych parków, naprawdę ładnie położona. W małych miasteczkach zwykle nie ma nie tylko ścieżek rowerowych, ale nawet nie ma żadnych chodników. Jeżeli nawet ścieżki rowerowe są, to są one zwykle źle oznaczone, często nie ma nawet te ścieżki wjazdu, zjazdu. Ścieżka urywa się jakoś zupełnie od czapy i od czapy zaczyna się od zjazdu z drogi albo po środku chodnika. Dodatkowym utrudnieniem dla rowerzystów są bardzo wysokie krawężniki. W Polsce w zasadzie człowiek przyjmuje za pewnik, że przy każdym skrzyżowaniu przy wejściu dla pieszych będzie równo wyprofilowany zjazd i że jeżeli się gdzieś zaczyna ścieżka, to jest na nią najazd z drogi. W Portugalii nie można na to liczyć. Jeżeli nawet są zrobione jakieś zjazdy na przejściach dla pieszych, to mają one charakter po prostu ściętego pod kątem 45 stopni krawężnika. Generalnie infrastruktura rowerowa w Portugalii jest znacznie gorsza niż w Polsce. Mimo to jeździ się bardzo dobrze. Na plus Portugalii bardzo uprzejmi kierowcy. Nawet jeżeli się człowiek ładuje na jakąś dużą drogę przelotową, która właśnie się zwęża w jakimś miasteczku i za rowerzystami wlokącymi się pod górę tworzy się długi korek, odnoszą się do tego z bardzo dużym zrozumieniem. Nikt nie trąbi, wszyscy są bardzo uprzejmi. Wygląda na to, że rozumieją albo może nawet współczują tym rowerzystom, którzy się pchają pod tą górę. Druga rzecz, która mi się bardzo podobała, to totalny luz, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Nie jest to chaos znany z krajów afrykańskich czy też z południowych Włoch, tylko taki logiczny luz. Na oczach policjanta można przejechać przez czerwone światło, jeżeli z logiki wynika, że nikomu nie przeszkadzamy. To co jest fajne, to nikt się nie czepia niezależnie od tego, czy się jeździ po ścieżce rowerowej, po chodniku czy po drodze. Wjeżdżaliśmy na takie drewniane pomosty, czasem był zakaz wjazdu rowerów, ale tak długo jak nikomu nie przeszkadzaliśmy, nie było żadnego problemu. Na rowerze można podjechać albo wręcz wjechać do bardzo wielu zabytków. Ogólnie oceniam to bardzo pozytywnie. Trochę o samym szlaku EV1, tym głównym, który idzie przez całą Portugalię. Z numeru 1 wynika, że jest to matka wszystkich europejskich dróg rowerowych. Szlak EV1 jest dość dobry i fajnie przejezdny. W większości są to oznakowane ścieżki rowerowe, często w formie takiej dwupasmówki, ala autostrada dla rowerów. Część trasy jest po drogach z ruchem samochodowym, ale jak już powiedziałem, nie jest to problemem. Część szlaków jedzie drogami szutrowymi, głównie w tych miejscach, gdzie chcieli pokazać jakieś fajne krajobrazy, czy to przejazd granią nad oceanem, single trackiem przy lagunie, czy też doliną jakiejś rzeczki. Na tych odcinkach trzeba pamiętać, że po deszczu może być słabo. W Portugalii jest nie tyle szuter, co taka zwięzła, wulkaniczna glina, która po deszczu zamienia się w potworną maź, lepką i wciągającą. Raz się w coś takiego władowaliśmy i musieliśmy po dojechaniu do drogi próbować jakoś obskrobać nasze rowery wodą z kałuży i znalezioną na śmietniku szczotką. Wszystko dalej było w tej lepkiej glinie, więc potem wieczorem i tak dość długo musieliśmy doczyszczać rowery jakąś wodą z węża do podlewania kwiatków, żeby nie zniszczyć napędu i hamulców. Na tej trasie, jak w całej Portugalii, są duże przewyższenia. I to oj duże. Właśnie te przewyższenia i wiatry mogą najbardziej przeszkadzać mniej wprawnym rowerzystom. Drugą rzeczą, o której trzeba wiedzieć, planując przejazd EV1, to to, że oznakowanie jest tragiczne. W zasadzie trzeba mieć ściągnięty ślad GPX z trasą i nawigować według tego GPX-a, bo jedynymi oznaczeniami są słabo widoczne takie jakby flagi polskie. To na kamieniu, to na płocie, często słabo widoczne i zwykle akurat na skrzyżowaniach, gdzie trzeba zadecydować, w którą stronę jechać, tych oznaczeń zupełnie nie ma. Pierwszy metalowy znak z oznaczeniem EV1 zobaczyliśmy w trakcie trzeciego dnia podróży. No było to dla nas wydarzenie. W jednym miejscu, mimo nawigowania po śladzie, na fajny single track wzdłuż strumyka trafiliśmy tylko dlatego, że pojechaliśmy nim w przeciwną stronę od jego wylotu. Warto wspomnieć tutaj o samym wytyczeniu szlaku. Uważam, że jest ono nieprzypadkowe i bardzo dobrze przemyślane. Szlak EV1 jest tak poprowadzony, żeby podprowadzić do najciekawszych miejsc do zwiedzania. Podprowadzić, ale nie doprowadzić. Warto więc zaplanować sobie odbicia ze szlaku do różnych zabytków czy punktów widokowych. EV1 przechodzi bardzo blisko miasteczka Ovar, ślicznego kościółka na plaży Santa Cristina, fantastycznego miasteczka Obidos, które zdecydowanie polecamy zaliczyć.
przechodzi bardzo blisko Costa Nova, słynącej z paskowanych domów, ale do żadnego z tych miejsc nie dobija. Trzeba pamiętać, że po drodze nie będzie też żadnych znaków informujących o pobliskich zabytkach. Jest za to bardzo dobrze opracowana strona Eurovelo Portugal, na której są opisane poszczególne odcinki i jest też cała sekcja opisująca, co warto na każdym z tych odcinków zwiedzić. Ale nawet jeżeli z braku czasu trzymamy się tylko samej głównej trasie, to myślę, że i tak każdy rowerzysta będzie bardzo zadowolony. Wjechanie rowerem na każde kolejne wzgórze jest wynagradzane jakimś fantastycznym widokiem. Na samej trasie jest też kilka fajnych perełek. Przejazdów po takich drewnianych pomostach idących przez laguny, w jednym miejscu przez plażę bardzo szeroką albo nad rzeczkami, fantastyczny single track wzdłuż Lagoa de Obidos i tak dalej. W kilku miejscach trasa jest kompromisem między przejezdnością dla rowerów, a tym, którędy ta ścieżka powinna prowadzić, tylko gdzieś po drodze jest jakiś klops z wjazdem na ścieżkę rowerową. Na przykład w miejscowości Figueira de Foz. Ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki kilkanaście kilometrów do pierwszego mostu, na który jest dobry wjazd dla rowerzystów i wraca po drugiej stronie tej samej rzeki. Warto skrócić sobie tą trasę i wbić się od razu na ten most, mimo że trzeba z ruchem samochodowym wjeżdżać przez ronda i podjazdy. Jak to zwykle bywa w Portugalii, na samym moście jest ścieżka rowerowa, natomiast nie ma do tej ścieżki żadnego dojazdu. Pomogło nam to, że w jednym miejscu po jakimś wypadku była wyrwa w barierce. Ale potem widok z mostu fajny, a po zjeździe można zwiedzić fantastyczne Muzeum Soli. Z większych odchyłek polecam też odbić trochę od głównego szlaku i zobaczyć Sintrę. Na pewno będzie to perła na całej trasie. Warto tam poświęcić cały dzień na zwiedzanie. Naprawdę, cały dzień, od rana do nocy. W samej Sintrze rowery trzeba gdzieś zostawić na dole w miasteczku i dalej udać się na piechotę. Bo większość zabytków jest na górze, a wręcz na jej szczytach. Tam też są takie busiki, które co bardziej leniwych turystów mogą podwieźć pod same prawie zabytki. Prawie, bo zwykle jeszcze trzeba jakieś 200 metrów pod górę podejść. Spora część rowerzystów nie trzyma się w ogóle tej trasy EV1, tylko jeździ różnymi drogami wyznaczonymi np. na Endomondo i luźno się z EV1 pokrywającymi. Od razu mówię, nie ma się czego bać. Można sobie gdzieś tam spokojnie odbić dalej, nawet jeżeli nie będzie ścieżki rowerowej, to uprzejmość kierowców powoduje, że nie jest to męczarnia. Opcja minimum to spanie na dziko. Generalnie jest to prawnie zabronione, ale w praktyce nikt się nikogo nie czepia. Szczególnie jeżeli się nocuje w jakimś opuszczonym gospodarstwie czy na terenie opuszczonej posesji, których jest tam bardzo dużo, wtedy jesteśmy w jakimś tam limbo prawnym. Następnie są kempingi, które są wyraźnie tańsze niż w Polsce. W prawie każdej miejscowości jest taki oficjalny kemping miejski, państwowy. Oprócz tego często jest jakiś orbitur czy lokalnie prowadzony kemping też się znajdzie. Jakość zwykle bardzo dobra. Wszędzie dostęp do elektryki, na każdym kempingu jest pralnia na monety i wszystko co tam potrzebne, włącznie z naprawdę szybkim internetem. Za wyjątkiem jednej miejscowości. Mówię tu o Santa Cruz. Ten kemping radzę omijać, bo jedyną jego zaletą jest to, że jest jedyny w mieście. Potwornie wielki, w zasadzie miasto w mieście. Z tego co się dowiedzieliśmy, to częściowo pełni on też rolę całorocznego mieszkania biedniejszych ludzi, którzy mieszkają tam w przyczepach czy bungalowach, zajmując je cały rok. To był też jedyny kemping, gdzie nie mieliśmy dostępu do elektryczności, nie było żadnego Wi-Fi, a rano pani sprzątaczka weszła do męskich toalet, zamknęła się tam łańcuszkiem, żeby jej nikt nie przeszkadzał i siedziała tam, nie żartuję, z półtorej godziny. Jeżeli szukamy hosteli czy też tanich hotelików albo kwater, to poza sezonem też nie ma żadnego problemu. Ceny też są zjadliwe. Kulinarnie też każdy będzie zadowolony. Portugalia nie jest znana z kuchni tak jak Włochy czy Wietnam. Trochę niesłusznie. Mają kilka naprawdę dobrych narodowych dań. Owoce morza, czyli smażona ośmiornica, mątwa kalmary albo dorada, to jest jeszcze kojarzone z Portugalią. No i sardynki. W każdym supermarkecie jest osobna półka z sardynkami, a są i sklepy sprzedające wyłącznie sardynki w puszkach. Czyli ogólnie morsko-rzecznie. Ale ja również polecam tamtejsze dania bardziej lądowe. Polecam francesine, pica-pao, taki ichniejszy gulasz. W mieście Owar trzeba koniecznie zajechać do cukierni, która sprzedaje tylko jeden rodzaj ciastka. Cały sklep, jeden produkt. Pao de Lo de Owar. No i alkohole. W Polsce znane są najbardziej portugalskie Porto czy też moszkatele, tak jak na przykład Moszkatel de Setúbal. Ale są też mniej znane, a bardzo fajne alkohole, takie jak na przykład Beiró. Piwa jest dużo, jest dobre i tanie.
Jedyna rzecz, która jest droga i trudno dostępna, wódka. 12 do 15 eurosów za butelkę. Polecam od razu nastawić się na wino. I jeszcze jedno. O restaurację warto pytać lokalesów. Podpowiedzą lepiej niż opinie na Google. Portugalia jako kraj jest bardzo zróżnicowana. Mamy tu i pustynie ciągnące się przez kilkadziesiąt kilometrów i miejsca, w których na kolejne widoki zatrzymujemy się co 200 metrów. Bardzo fajna, spójna architektura mijanych miasteczek, fajne wiatraki, fale rozbijające się o wysoki brzeg, ruiny fortów, laguny. Różnorodna jest również przyroda. Klimat blisko Porto jest zauważalnie inny niż ten w pobliżu Lizbony. Mimo że trasa jest dość wymagająca fizycznie przez podjazdy i wiatry, to przez swoje zróżnicowanie, bliskość bardzo wielu zabytków i fajnie w sumie przygotowaną i momentami bardzo fajnie poprowadzoną trasę, Portugalia dała nam bardzo wiele frajdy. Zdecydowanie polecamy.